Dominika, obie wiemy, że jesteś gwiazdą, po której można naprawdę, naprawdę wiele się spodziewać, ale to, że zaprosisz mnie w takie miejsce, no muszę przyznać, że jestem może nie tyle zaskoczona, co dumna z ciebie, że podjęłaś się takiej walki, no bo jest to po pierwsze walka charytatywna, a po drugie też wydarzyła się w takim momencie twojego życia, kiedy zaszły w nim naprawdę duże zmiany. No zdecydowanie tak, miejsce jest, słuchaj, no bardzo piękne, testosteron unosi się w powietrzu i tak jest, no bardzo męsko, agresywnie, tak wiesz, nastraja mnie to jednak do tej walki. Walka jest oczywiście charytatywna i w słusznym celu, ja się bardzo cieszę, że jakby no, wkładam taki wysiłek, bo duży to jest ogromny wysiłek, wkładam jednak w pomoc dla kogoś. To jest po prostu dla kogoś, kto się codziennie musi naprawdę z tym życiem zmagać. No, my wszyscy się zmagamy, ale jedni mają troszkę łatwiej, jedni mają ciężej, a nasza Zuzia ma bardzo ciężko, także cieszę się, że mogę to przełożyć akurat na pomoc dla niej. Muszę przyznać, że w ogóle wiele osób pyta mnie, jak to jest możliwe, że ty zdecydowałaś się walczyć na ringu. I ja także chciałam zadać to pytanie, bo nie miałam przyjemności z tobą rozmawiać. No właśnie, dlaczego boks, Dominika Tainer? Słuchaj, to jest bardzo ciekawe. Mnie się jakoś tak w życiu darzy, że jak o czymś marzę, to mi spada. Ja bardzo kiedyś marzyłam o tym, żeby boksować. I zadzwonił do mnie telefon taki kolega, który pomaga właśnie Zuzi. I mówi, no mimo, żebyś tam walczyła w MMA, ja mówię, nie no, MMA to takie ciężkie, no to może zróbmy na początek boks. Ja mówię, kurde, boks zawsze chciałam umieć to robić. Poza tym wiedziałam, że tu bardzo dobrze to na sylwetkę moją zrobi. Także wiesz, skąd pytanie, znaczy stąd jakby odpowiedź na pytanie, skąd ja się znalazłam na ringu. No po prostu dostałam propozycję. No i nie ukrywam, że było to jedno z moich wielu marzeń. No i teraz się realizuje. Przez łzy, ale się realizuje. Dominika, słyszałam także, że jednym z powodów, dla których bierzesz udział w walce, oczywiście oprócz tej chęci pomocy, były zmiany w twoim życiu. A które zmiany? Bo ja u mnie całe życie się cały czas zmienia, wiesz, nie wiem teraz, o które zmiany pytasz. Damsko-męskie relacje z twoim ukochanym. No z ukochanym moje damsko-męskie relacje są takie, że jakby jestem bardzo zakochana, ale to jest bardzo ciężki związek, no bo jednak jest to związek na odległość. Jak każdy ma swoje plusy i minusy oczywiście, ale no jakoś tak, wiesz, jak potem COVID-zie się wszystko odblokowało, to tej pracy mam bardzo dużo, no i mam mniej czasu na partnera i jakby pewne konflikty z tego wynikają, ale myślę, że to wszystko poukładamy. A kiedy będzie w Polsce twój ukochany? Też bym to chciała wiedzieć. Nie, mój ukochany nie przyjedzie na walkę, bo chyba by nie przeżył tego. Ale myślę, że po walce ja się wybiorę za granicę, no, na jakiś odpoczynek.